3 płaskie łyżeczki soli. Raz, dwa, trzy. Stopniowo wlewać ciepłą wodę. Wszystko, a nawet więcej trzeba. No zobaczymy. Trzeba ręcznie wyrobić ciasto, ponieważ wówczas poczujemy konsystencję, która ma być plastyczna. Masa ma być na tyle wyrobiona, aby wgnieść dużo powietrza, aby uzyskać jednolitą konsystencję i wgnieść dużo powietrza do ciasta. Czyli podrzucamy wręcz to ciasto. I ono się tak musi rozciągać, tak, Maju? Tak, ma się rozciągać. Aha, tak się ma rozciągać. Czyli Maja nam pokazuje, jak ma to ciasto się rozciągać. Ja osobiście nie umiem go robić. O, myślę, że może też mi się uda. Ciasto będzie odstawać, odrywać od ścianek, znaczy, że jest dobrze już wyrobione. Wsypujemy 3 łyżki maku i wyrabiamy. 3 łyżki maku na kilogram ciasta. 3 płaskie łyżki maku. Około 5 łyżek ciasta odkładam na przyszły zaczyn. Ciasto zostawiamy na pół godziny, aby odpoczęło. Wyrównujemy brzegi ciasta. Rozkładamy jednolicie w foremce. I pozostawiamy na 4-5 godzin do wyrośnięcia. Przykrywamy ciasto na 4-5 godzin. Pozostawiamy do wyrośnięcia. Chleb smarujemy ciepłą wodą przed włożeniem do piekarnika. Wkładamy do piekarnika w temperaturze 150 stopni, góra-dół, grzanie góra-dół na 20 minut. Zapraszam Państwa do pieczenia takiego właśnie chleba z orkiszu. Życzę smacznego.